dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj naszym gościem jest Marek Arcimowicz, fotograf National Geographic, podróżnik, dziennikarz, a w Wałbrzychu jest obecnie wystawa Marka Arcimowicza Ludzie Duchy, o czym za chwilę. Witam serdecznie, dzień dobry. Bardzo nam miło, że znalazł Pan czas, żeby nas odwiedzić. I wystawa Ludzie Duchy. Chciałabym, żeby Pan opowiedział trochę o jej historii. To jest egzemplarz National Geographic, archiwalny już, w którym są zamieszczone niektóre z tych zdjęć. A tutaj mamy też, przyniósł Pan do nas katalog tej wystawy, wstrząsającej. Tutaj mamy jedno ze zdjęć, takie. Dziecko, bo sytuacja się dzieje w Afryce, ale tak naprawdę ona dotyczy ludzi o szczególnych cechach, są to albinosi. Dlaczego akurat tam trafiliście? To w Tanzanii się wszystko rozgrywa, tak? Jak to się stało, że tam trafiliście? Jaki to był projekt? Wszystko było związane od początku z projektem Martyny Wojciechowskiej, Kobieta na krańcu świata, z którą podróżuję w ramach tego programu czy tej serii od 2014 roku, czyli to już jest mój czwarty rok, czwarty sezon, kiedy razem jeździmy. Jeżdżę na wszystkie wyjazdy z Martyną i jako fotograf. Przez te pierwsze 3 lata było to dodatkowo związane z faktem, że Martyna była naczelną magazynu National Geographic w Polsce. Od początku tego roku już nie jest i przeszła do Travel Channel, do programu telewizyjnego. Natomiast no, ja częściowo swoją rolę wypełniałem jako fotograf National Geographic właśnie i częściowo jako człowiek od fotografii backstage, czyli takiej z planu. Tam powstawały i filmy, i programy dokumentalne, plus reportaże w National Geographic. Tak. Mhm. Ja byłem tak naprawdę jestem trochę bardziej na dokładkę, no bo potrzeba zrobić zdjęcia reklamowe. Ale to taka spora dokładka jest. No jest bardzo dużo pracy przy tym, przede wszystkim. Natomiast no, uczestniczę w tym projekcie i dzięki temu mam szansę dostać się w miejsca, w które normalnie bym nie wjechał, albo byłoby to bardzo trudne, albo bardzo kosztowne. I tutaj wielkie podziękowania dla Martyny za to, że mogę uczestniczyć. Tak, bo to ona wszystko to wcześniej załatwia, prawda? Przez telewizję, przez TVN. To jest cała ekipa ludzi, którzy siedzą i pracują. Nawet w samym TVN-ie jest drużyna ciężko pracujących ludzi, którzy to wszystko muszą zorganizować. Są zewnętrzni też researcherzy, jest zewnętrzny organizator. Większość wyjazdów była organizowana przez Mateusza Karasińskiego z MK Tramping z Krakowa. Także no, to jest cały sztab ludzi. Jedzie na plan 7 osób, 2 operatorów kamery, 1 dźwiękowiec, jedzie oczywiście Martyna, jedzie ktoś z produkcji zawsze i przynajmniej 1 osoba, zwykle jest to producent i kierownik produkcji na przykład. No i pan. No i ja jako fotograf. A ta wystawa Ludzie Duchy, o czym ona opowiada? Opowiada o losie, o smutnym losie albinosów w Tanzanii. Może pokrótce tylko przypomnę, czym jest albinizm. Jest to choroba genetyczna wynikająca z mutacji genu odpowiedzialnego głównie za obecność melaniny we krwi, przepraszam, w skórze, czyli barwnika naszego naturalnego, który no, u ludzi białych, Europejczyków jest w małej ilości, a im bardziej zjeżdżamy w kierunku równika, to tego barwnika jest coraz więcej, aż do czarnej Afryki, gdzie ludzie no, są bardzo silnie wybarwieni. Ma to związek oczywiście z intensywnością promieniowania słonecznego i ultrafioletowego. Takie dostosowane po prostu do natury, tak, do przyrody. To służy ochronie skóry przed infiltracją promieni ultrafioletowych, które degradują DNA i są zabójcze dla nas, powodują przede wszystkim nowotwory. No i albinosi są pozbawieni tego barwnika.
nie byłoby w tym nic aż tak strasznego, bo byliby się w stanie jakoś obronić, nawet w Afryce, ubierając, stosując kremy przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu, stosując nakrycia głowy i tak robią. Problem polega na czymś zupełnie innym. Z powodu starych wierzeń i wiary w czarną magię wierzy się w Tanzanii w dalszym ciągu, że albinosi mają magiczne znaczenie i magiczny wpływ na rzeczywistość, że można z ich ciał przyrządzić magiczne eliksiry, które spowodują możliwość odczarowania rzeczywistości. Dość upiorna wiara. No tak, i powoduje, że do tej pory poluje się na albinosów, na dzieci i na dorosłych. Najcenniejsze są kończyny, głowa i genitalia, czasem część wnętrzności, na przykład serce. Są to zabójstwa zwykle na zlecenie. Po pierwsze klientelą są bogaci ludzie, politycy, biznesmeni, ale też rybacy, którzy chcą sobie przy pomocy... Politycy, biznesmeni wierzą w takie czary? Tak, w dalszym ciągu część uważa. Jeżeli tylko zbliżają się wybory, to giną albinosi. Jak dochodzi do jakichś problemów z połowami ryb, to rybacy też uważają, że eliksir magiczny z palcem albinosa w butelce spowoduje, że ta łódź będzie miała większe powodzenie w połowach i kupują sobie takie To można tak bezkarnie buteleczki. To robić? W jaki sposób to się odbywa? No, bezkarnie, no, po prostu to jest zwykłe morderstwo i tak jest w Tanzanii traktowane. Jednak ze względu na fakt, że duża część ludzi, tak jak już wspomniałem, z rządu czy z tej powiedzmy wyższej klasy również uważa, że to jest im potrzebne i korzysta z tego typu usług, no to zapewniają ściganie parasol ochronny. Ściganie jest wątpliwe po prostu. Parasol ochronny i jest to utrudnione. Może nie wątpliwe, bo rząd też robi bardzo dużo. Nie można powiedzieć, że nie robi nic. Robi bardzo dużo, żeby albinosom pomóc. No jest organizacja rządowa, która wspiera albinosów, jednak na 17 tysięcy członków ma, o ile dobrze pamiętam, 15 tysięcy dolarów budżetu rocznie, więc niewiele. To po pierwsze. Po drugie, rząd zapewnia, stworzył taki ośrodek, w jakim my byliśmy, w Buhandżija, który pierwotnie miał chronić dzieci i służyć dzieciom z upośledzeniami typu głuchota czy niewidomym, a stał się schronieniem dla dzieci z albinizmem. I do 18 roku życia przechowuje się tam pod strażą gwardzistów pod bronią. Czyli nikt z zewnątrz nie ma tam dostępu, tak? No, starają się, żeby nie miał, bo no, jest to wszystko okolone chronione wysokim betonowym murem z drutem kolczastym. A wewnątrz biega blisko 500 pensjonariuszy, z których zdecydowana większość to albinosi, a trzeba przypomnieć, że przy zarobku na poziomie kilkudziesięciu dolarów, niespełna 100 dolarów rocznie w Tanzanii przy zwykłych pracach, ciało albinosa kosztuje od 75 tysięcy dolarów w górę, więc to jest ogromna kusząca kwota dla nich. Tak. Tam biega po prostu wiele milionów dolarów. No, dla niektórych, prawda? Tak. Ale po 18 roku życia oni opuszczają ten ośrodek i już muszą się sami pilnować potem? Niestety muszą sobie radzić sami, dlatego są najpilniejszymi uczniami w tej okolicznej szkole. Żeby móc wyjechać po prostu. Żeby móc sobie zapewnić jakiekolwiek utrzymanie i byt w cywilizowanych ośrodkach, albo móc wyjechać w ogóle z Tanzanii, bo nie wszędzie w Afryce tak jest. Są kraje, dobrze pamiętam, na przykład w Kamerunie, czyli można powiedzieć nieopodal, uważa się, że albinosi przynoszą szczęście, więc tam wręcz przeciwnie. Mile witani. I wystawa Ludzie Duchy to jest zapis tego, co się dzieje tam w Tanzanii, w tym ośrodku, w którym byliście, tak? Głównie są to fotografie z ośrodka. W sumie byliśmy tam dwukrotnie, w samym Buhandżija i w Mwandzie. Celem zrobienia materiału o albinosach.
Raz w 2014 roku w sierpniu i raz w lutym 2015 roku. Materiał ukazał się wraz z okładką w polskiej edycji w maju 2015, później miał przedruk w Belgii i w Holandii. Czekamy na Francję. Okładka National Geographic to jest naprawdę duża nobilitacja, której gratulujemy. Ta praca, pana praca polegająca na docieraniu do takich najbardziej egzotycznych zakątków świata, czy ona ma więcej romantyzmu w sobie, czy więcej takiego znoju i ciężkiej pracy, jak to jest? Czy to spełnia pana wyobrażenia i marzenia o tym, co robić w dorosłym życiu? Z całą pewnością ta praca jest w dużej mierze zwieńczeniem moich marzeń, które miałem od dziecka. I no to można pozazdrościć. Nawet jak się znajomi czy ludzie pytają o fakt, że czy mi nie przeszkadza, że na przykład dowiaduje się na 2 czy 3 dni przed wyjazdem, że pojutrze czy tam koniec za 2 dni mam być na lotnisku, bo się plany zmieniły i dostaliśmy jakieś zezwolenie, na które czekaliśmy bardzo długo i trzeba jechać. Mimo że na przykład były już zaplanowane wakacje, bo odwołano jakiś inny wyjazd i okazało się, że mamy 2 tygodnie wolnego i to jest akurat okres wakacyjny, więc już wszyscy gotowi, cała rodzina, dzieci się cieszą. A tu się okazuje, że mam pojutrze czy za 2 dni być na Okęciu. Ale muszę powiedzieć, że od takiej sytuacji, jak zaczynałem pracować, zdecydowałem się na fotografię prasową, to takiej sytuacji po prostu marzyłem, żeby mieć taką przygodę. Niemalże na lotnisku dowiaduję się, gdzie jadę, a czasem tak się zdarza, że nie wiem, po co jedziemy. Wiem tylko, w jakim kierunku, ale nie wiem po co. Już tak przez pierwsze lata mojej współpracy tam było. Teraz troszeczkę się zmieniło i te projekty są troszkę lepiej chyba opisane. No też wszyscy się uczymy. Więcej wam mówią. Mimo że to jest już 9. sezon Martyny na planie Kobiety na krańcu świata, to jednak za każdym razem coś tam się poprawia i zawsze jest coś do zrobienia lepiej i tych informacji mam więcej i szybciej. To jednak ciągle bywa, że to jest zaskakujące i zagadkowe, kiedy jadę. I w związku z tym chciałam zapytać, czy w tej chwili, tak sobie tutaj siedzimy spokojnie i sobie gadamy, ma pan plany na jutro, czy to też jest jedna wielka niewiadoma? Ale może coś jest zaplanowane. Proszę nam opowiedzieć, dokąd będzie się pan wybierał w najbliższym czasie. Plan jest w miarę jasny. To znaczy wiemy, że 21 wylatujemy do Pakistanu na 2 tematy, czyli spędzimy tam 21 kwietnia. Tak. Także za 3 tygodnie. Pakistan i co? No to kraj też jeszcze ciekawy. Nie wiem, co będziemy robić. Dowiem się. Pewnie za tydzień czy za 2 dostanę. Ale aparaty pan zabiera? Zawsze. Oczywiście. Bo na pewno będą wykorzystane. No, z całą pewnością. Jadę po zdjęcia. Zwykle z takiego materiału przywożę od 8 do 15 tysięcy zdjęć. Zdarza się tak, jak ostatnio w Mongolii. Robiliśmy polowania przy pomocy orłów. Temat taki był o dziewczynce 13-letniej. Która jest przez ojca uczona na polującego przy pomocy orłów. To jest sport w Mongolii, niemalże narodowy, kilkusetletnia co najmniej tradycja, jeśli nie starsza. W związku z tym no jest to bardzo ważne zajęcie, tam nobilitujące. No i o tym był materiał. Przywiozłem 24 tysiące zdjęć. Dużo potem zdjęć seryjnych. Sam pan wybiera, które idą do druku, czy to już inna? No ja wybieram pulę. Ja wybieram pulę zdjęć, z której później się wybiera. Ale czasem się zdarza, że mimo tej puli jeszcze mówię, czy nie ma jakiegoś zdjęcia, na którym coś tam jest bardziej widoczne. Jeszcze im mało? No bywa, że mało. A proszę powiedzieć, czy realizował pan jakieś swoje własne projekty, że pomyślał pan, że na przykład właśnie trzeba pojechać, nie wiem, do Emiratów Arabskich, czy w jakieś inne, do Nowej Zelandii i tam zrobić serię zdjęć na jakiś określony temat, czy jednak zawsze przyłącza się pan do jakiejś ekipy, która wspólnie realizuje coś? No to różnie. Czy jest taka możliwość, że po prostu może pan sam coś postanowić? Bywały tematy, akurat w National Geographic to było tak, że zwykle dostawałem tematy, albo one się pojawiały przy pomocy moich pomysłów. Tak było z pierwszym tematem, który robiłem, czyli z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
które to fotografowałem w latach od 2000 do 2000, do końca 2001 roku. Taka jakby coś w rodzaju kroniki. Prawie dwa lata. No, chciałem pokazać historię życia ratowników, ale też no, czekałem na wypadek, z tym, że zależało mi na tym, żeby nie pokazać krwawych zwłok, tylko bardziej atmosferę ich pracy. I to też było bardzo dla mnie ciekawe, inspirujące i dużo się dowiedziałem. Nie tylko o życiu ratowników, ale też o mojej pracy. Bo to był pierwszy materiał dla National Geographic. Nie pierwszy, który się ukazał, bo ukazał się wcześniejszy o schronisku Samotnia, w czasie którego poznałem moją żonę i już tam zostałem. Dziwne także, nie jest. To miejsce jest rzeczywiście jak to urokliwe. Powiedział mój pierwszy naczelny, zapłaciłem najwyższą cenę za materiał. No tak. No, nie wiadomo kto zapłacił, no ale... Zostawmy to. Natomiast chciałam zapytać właśnie o Pana takie pierwsze odczucia, kiedy Pana zdjęcia się ukazały w National. To jest chyba spore przeżycie, bo jednak jest to pismo jedno z najlepszych, najsłynniejszych na świecie pism takich krajoznawczych i chyba jest to jakieś spore wyróżnienie. No z całą pewnością, kiedy się decydowałem. Docenienie talentu i pracy. Z całą pewnością ta etykieta, ta marka jest ogromnym wyróżnieniem i w Polsce jest w tej chwili tylko 5 fotografów, którzy mogą powiedzieć, że są fotografami National Geographic. Bo to już jest taki creme de la creme, to już jest najwyższy poziom. Jest sporo ludzi, którzy mieli tam publikacje, ale nie mają prawa do tego, żeby tego określenia używać. Że są fotografami National Geographic. Tak. To są współpracownicy albo ci, których fotografie tam się może ukazały. Natomiast nasza drużyna jest wyselekcjonowana. Składa się z kilku specjalistów w swoich dziedzinach, świetnych fotografów. Z Dolnego Śląska jest jeszcze Mikołaj Nowacki, wrocławianin. Polecam jego pracę między innymi, ale też jest kilka świetnych osób. Choćby Paweł Młotkowski, który robi zdjęcia lotnicze głównie, czy Marcin Zaborowski, który jest po szkole filmowej i jest świetnym, ma świetne oko do takiej fotografii reportażowej, ale artystycznej. Także... Każdy z Was ma jakąś swoją specjalizację. Panie Marku, jest Pan też ambasadorem Wałbrzycha. Otrzymał Pan to wyróżnienie w zeszłym roku. Teraz będzie Pan uczestniczył już jako gość, prawda, w kolejnej edycji. To ten tytuł, jak Pan przyjął? No, było to duże zaskoczenie dla mnie i wyróżnienie na pewno. I no też w dużej mierze zobowiązanie, bo... Zdarza się, że można Wałbrzych jakoś zapromować w dalekim świecie? Okazje? Ostatnio po tej historii Złotego Pociągu to było nawet dość proste, bo Wałbrzych był bardzo znany od Korei po Stany Zjednoczone. Wystarczyło hasło Gold Train. Tak, Złoty Pociąg jest znany na całym świecie. No i taki przeskok nagle z Biedaszybów do Złotego Pociągu był czymś fenomenalnym, co się zdarzyło. Zwłaszcza tutaj dla nas, Wałbrzyszan. Myślę, że to zmieni. A przede wszystkim też fakt, że dostałem ten tytuł, jakby wzmocnił moje zainteresowanie tym regionem. Ono już tliło się we mnie od kilku lat, dlatego że wcześniej to, podobnie jak wielu moich rówieśników, pewnie robiłem wszystko, żeby zwiać stąd, bo no to była smutna rzeczywistość tutaj w latach 70. No, i 80. Był okres taki trudny. Tak, to i to jedno. Drugie, wychowywałem się w rodzinie, jak większość z nas, napływowej, w połowie z Augustowszczyzny, gdzieś w połowie z Warszawy i babcia mi przekazała taką świadomość, że jakby tu na zesłaniu byśmy byli. Więc ja cały czas tęskniłem i tęsknię nadal za Warszawą, a z kolei na Augustowszczyźnie się świetnie czuję. To jednak to zainteresowanie Wałbrzychem wróciło, a jak tylko trochę poczytałem, to się okazało, że to fenomenalny rejon i okolice, i samo miasto, o bogatej bardzo historii, zwłaszcza ostatniej. Świetne położenie i ogromne szanse, tylko trzeba uwierzyć i po prostu włożyć to sporo pracy.
I myślę, że no może pod koniec mojego życia, mojego pokolenia już uda się dźwignąć jakoś. Może nawet szybciej. No, bardzo może dziękuję. Się uda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratuluję tych wszelkich wyróżnień, które Pana spotykają za Pana pracę, całkowicie oczywiście zasłużonych. Naszym gościem był dzisiaj Marek Arcimowicz, fotograf National Geographic, podróżnik, dziennikarz. Zapraszamy na wystawę Ludzie, Duchy i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, zapraszam na wystawę. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.